Eska miała sobie tutaj spokojnie przezimować. Tutaj robię dopiero drugą część wiaty, a się okazuje, że plany się szybko zmieniają. Trzeba ją teraz odkopać. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądało pod pokrowcem. Taka warstwa jest o takie 15 cm. Jak go trochę odkopię, to czy będzie suchy pod spodem, czy będzie wilgotny. To jest niby ten pokrowiec, który jest jednocześnie membraną, także powinno to odparować. Dobrałem się na razie tutaj kawałek od tyłu, bo jest naprawdę ta warstwa śniegu konkretna. I widzę, że jest jakaś tutaj lekka wilgoć na lakierze, ale nie jest on na pewno mokry. Przyjąłem inną metodę. Próbuję go tylko zdjąć z boków, tak żeby wejść do środka. A ten cały pokrowiec ze śniegiem zostawię na dachu. Może się tak uda, bo teraz tak, mam na górze 200 kg śniegu. Próbuję go zapalić i oczywiście jest na letni, bo w zimie nim nie jeżdżę. Widok mam taki, tyle szybki, koło pokrowca. Reszta zasłonięta, ale lusterka są. Zobaczymy, czy zabangla. Chodź, będzie żył, a czy będzie jechał, to jeszcze nie wiem. Powiem wam, że jeszcze tak nie jechałem, żebym w zasadzie nic nie widział, ale jest sukces, bo w ogóle ruszył na tych letnich i się przemieszcza, także nie jest źle, może mu pomaga to, że jest dociążony tym śniegiem na dachu. Ej, no i przejechałem z tym 200-kilowym baleronem na dachu. Tu jest dalej pełno śniegu, ale teraz tylko boki rozwinę i będzie spoko. Mała, drobna rada dla tych, co rzadko używają w zimie swoje auta. Ja sobie zawsze kabelkiem taki jeden plusik do akumulatora wyrzucam na zewnątrz, wtedy nawet pod pokrowcem mam dostęp, minus do wydechu i mogę sobie doładować akumulator bez otwierania klapy, bez zdejmowania całego tego ustrojstwa. A i dzięki temu, że jest pokrowiec, to jeszcze mi się nie udało łamać znaczka, bo tak normalnie to potem przy roztopach spływa i już mi parę znaczków złamało, a jak jest przykryty pod pokrowcem, to go nie urywa, tylko idzie po wierzchu, także że się to sprawdza. A śniegu mamy, tak jak tu na dachu widać, jakieś 20-30 cm. A opony są takie, także naprawdę, znaczy mają bieżnika, tylko że bardziej wzdłuż niż poprzek. Ja aż się dziwię, że się ani razu nie przykopałem, ale dały radę i nawet nie ślizgały. No i w ten sposób prawie nie widać, co było robione. Odstawione, zapakowane, śniegiem przyciśnięte. Także zostaje na jakiś czas tutaj i czeka na zadaszenie prawdziwe.